Ja jestem Kinga i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Dzisiaj Wam pokażę moje urodowe lifehacki. Urodowe lifehacki, które u mnie się sprawdzają. Jeśli ktoś nie wie, co to jest lifehack, jest to trik, dzięki którym ułatwiamy sobie życie. Robimy coś po prostu w łatwiejszy i czasami bardziej skuteczny sposób. Już zaraz wszystko zobaczycie, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i miłego oglądania. Czyli pierwszy taki lifehack urodowy jest to szczoteczka z użytego tuszu do rzęs. Wiadomo, nasze brwi bardzo lubią się roztrzepywać, lubią chodzić w różne strony. Ja mam na przykład taki problem, cały czas muszę je poprawiać, czesać, więc jeśli nie mamy takiej profesjonalnej szczoteczki do brwi, to możemy oczywiście ją sami zrobić. I właśnie Wam teraz pokażę jak. Nieważne jaki tusz, ważne żeby się skończył, żeby nam nie było szkody tego tuszu. Mój akurat się właśnie skończył i postanowiłam zrobić szczoteczkę do brwi ze szczoteczki do rzęs. Teraz idziemy ładnie umyć ten pędzelek i możemy już się cieszyć z przeczesanych brwi. Ja tak mam, że moje kredki do ust lub do oczu są mega twarde. Na szczęście już znalazłam na to patent. Mamy tutaj kredkę do ust, która była bardzo twarda z początku i będziemy ją podgrzewać przy zwykłej świeczce. Wystarczy około 15 sekund i kredka jest już mięciutka i będzie łatwiej nam się malować nią usta lub oczy, jeśli to będzie kredka do oczu. Kolejnym lifehackiem jest to metoda na długotrwałość swoich perfum. Perfumy właśnie utrzymują się na dłużej, gdy skóra jest nawilżona, dlatego musimy nawilżyć naszą skórę. Najlepiej wazeliną, ponieważ ona jest bez zapachu. A balsamy zapachowe mogą się po prostu gryźć z zapachem Waszych perfum i to tak chyba nie gra ze sobą. Także nakładam troszkę wazeliny na miejsca, gdzie chcę popsikać się perfumami. Najczęściej i najlepiej jest właśnie za szyją, wokół szyi i na nadgarstkach. I teraz możemy poperfumować się swoimi ulubionymi perfumami i mamy pewność, że będą się trzymały na dość długo. Mamy swoje pędzle. Nasze pędzle się brudzą, są brudne i trzeba je umyć. Moim najlepszym sposobem na mycie swoich pędzli jest to baby szampon, szampon dla dzieci. Nim właśnie myję swoje pędzle, usuwa on bardzo dobrze brud z pędzli, te podkłady, cienie i tak dalej. A w dodatku umyte już przez nas pędzle będą bardzo ładnie pachnieć. Kolejny. Mamy wsówki. Najczęściej podpinamy wsówkami, jeśli coś nam wyłazi. Jakieś kosmyki z fryzury lub jeśli chcemy najzwyczajniej podpiąć na przykład grzywkę, to jeśli chcemy, aby wsówka trzymała się na dłużej, należy popsikać lakierem do włosów całą wsówkę i będzie się trzymała na dłużej. Lakierem do włosów albo ja używam coś takiego z Isany, z Rossmana. Jest to spray gel i psikamy całą wsówkę sprayem. I jeśli chcemy teraz wpiąć naszą wsówkę gotową do włosów, to należy ją wsunąć takim szlaczkiem do dołu i już możemy podpiąć włosy. Kolejny trik urodowy to usuwanie swojego makijażu za pomocą oleju kokosowego. Czasami nawet lepiej niż zwykły tonik do demakijażu. Bierzemy troszkę oleju kokosowego i musimy go w rękach rozetrzeć, pozbyć się tych grudek i możemy zmywać swój makijaż.
i przede wszystkim jest to relaksujące. Bardzo. Widzicie, nie mam żadnego cienia już na oczy, ani tuszu do rzęs. Wszystko zostało idealnie zmyte. Widzicie, zmyło się ze mnie wszystko. I to by były wszystkie urodowe lifehacki, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli chcecie drugą część takich lifehacków, nie tylko urodowych, to piszcie mi w komentarzu. Podzielcie się również ze mną, jakie są Wasze lifehacki, Wasze ułatwienia. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł i się spodobał. Do następnego filmiku. Mua. Pa, pa! Jeszcze. Zostań. Zapraszam Cię również na wszystkie moje social media, które macie w opisie, Instagrama, Snapchata. No, po prostu wszystko, także zaglądajcie do opisu. I papa, jeszcze raz, buziaki.